Asia, siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić masę plastyczną z pianek. Do jej wykonania potrzebuję 100 g pianek marshmallow, 2 łyżki wody, 250 do 300 g cukru pudru, garnek do rozpuszczenia pianek i barwniki spożywcze. Na początku pianki umieszczam w garnku. Dolewam wodę i całość ustawiam na najmniejszej mocy palnika. Cały czas mieszam pianki, by nie przywarły do dna. Jeśli masa jest zbyt gęsta, to podczas rozpuszczania dolewam jeszcze łyżkę wody. Z podanych składników wychodzi masa na pokrycie tortu o średnicy około 20 cm. Następnie do lekko przestudzonej masy wsypuję stopniowo cukier. Mieszam, by składniki się połączyły. Gdy masa jest już zbyt gęsta, by mieszać łyżką, wówczas przekładam ją na stolnicę. Cały czas dodaję cukru, aż uzyskam konsystencję miękkiej plasteliny. Teraz do masy dodaję barwnik, by nadać jej potrzebny mi kolor. I gotowe! Jeśli chcecie przykryć masą tort, wówczas należy blat opruszyć cukrem pudrem i delikatnie rozwałkować masę, a następnie przełożyć ją na pokryty masą śmietanową tort. Wystarczy tylko lekko wygładzić brzegi i górę tortu. Możecie też zrobić z masy różne kwiaty i inne dekoracje. By nie spadały z tortu, trzeba je zwilżyć wodą z cukrem. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten przepis i dzięki niemu stworzycie własne słodkie kompozycje. Pozdrawiam Was, pa pa!